Dzień dobry Państwu, Jerzy Borkowski, Łukasz Gibała. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chcielibyśmy się zaprezentować jedną z kolejnych naszych ustaw, które prezentowaliśmy na Kongresie Gospodarczym Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Krakowie. Proszę Państwa, Polacy to doskonały, mądry i przedsiębiorczy naród. Naród, który chce pracować, realizować swoje cele. Niestety w tej realizacji czasami przeszkadzane im jest bariery, które są często barierami biurokratycznymi, barierami finansowymi. Ludzie, którzy chcą zakładać swoje działalności gospodarcze, często mają problem z wysupaniem 2000 zł, aby mogli zaistnieć, aby mogli opłacić wszelkiego rodzaju pozwolenia, zezwolenia w urzędach miejskich, czy od razu szybciutko znaleźć pieniądze do ZUS-u. Celem naszego projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji umożliwiającej łagodniejsze rozwiązywanie tego problemu. Jest to pojęcie próba działalności gospodarczej. Chodzi o to, aby każdy, który ma jakiś pomysł, mógł przyjść do urzędu, zgłosić ten pomysł i miał 90 dni na to, aby mógł realizować swoje cele i stwierdzić, czy mu się opłaca ten pomysł, czy nie. Po 90 dniach będzie mógł podjąć decyzję, czy prowadzić tę działalność dalej. I najważniejsze tą sprawą jest to, aby nie było to objęte kosztami, aby całkowicie zrezygnować z kosztów i opłat, które ponosi przedsiębiorca. Mówiąc na ogólnie, działalność taka polega na umożliwieniu osobom fizycznym szybsze wdrażanie się do prowadzenia działalności gospodarczej i zarazem swoją jakby aktywizację zawodową. Bardzo bym prosił o szersze omówienie tematu posła Łukasza Gibały. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Tu mam ten projekt ustawy firmy na próbę, już z pieczątką z gabinetu pani marszałek Kopacz. Został ten projekt złożony dzisiaj rano. I tak, jak powiedział pan poseł Borkowski, to jest drugi projekt z tego pakietu ogłoszonego w Krakowie niecałe dwa tygodnie temu. Pakietu wspierającego drobną przedsiębiorczość w Polsce. Pierwszy projekt, który omawialiśmy w zeszły czwartek, dotyczył skrócenia VAT-u. Natomiast z czego dotyczy ten projekt? Otóż proszę Państwa, wielu Polaków w jakimś momencie swojego życia myśli o założeniu firmy. Według różnych badań to jest prawie połowa. Na przykład według ostatnich badań GFK Polonio 36% Polaków myśli o założeniu własnej firmy, czyli ponad 1/3, więcej niż co trzeci. Jeszcze wyższy ten wskaźnik jest wśród ludzi młodych. Według badań Fundacji Inicjum, która ta fundacja przeprowadziła te badania we współpracy z Ministerstwem Nauki, 78% studentów w Polsce chce założyć własną firmę. No ale i oczywiście dla Polski jest jak najkorzystniejsze, żeby te firmy powstawały, no bo to są dodatkowe miejsca pracy, to są dodatkowe wpływy do budżetu. No ale fakty są takie, że pomimo tego, że Polacy chcą zakładać firmy, tych firm powstaje dużo mniej niż wynikałoby to z deklaracji. I teraz pytanie dlaczego? Otóż z tych samych badań, plus z tych konsultacji, które myśmy przeprowadzili z przedsiębiorcami, wynika, że Polacy nie realizują tego swojego marzenia, tego swojego planu, dlatego, ponieważ boją się ryzyka, boją się biurokracji, ale najbardziej przeraża ich sam początek. I właśnie my wychodzimy naprzeciw tym ich obawom z tym projektem, z projektem firma na próbę. W czym rzecz? Otóż my mówimy w ten sposób. Masz jakiś pomysł na biznes, ale nie wiesz, czy ten pomysł się sprawdzi. Nie wiesz, czy ty się nadajesz na biznesmena? Nie ma sprawy. Spróbuj w takim razie przetestować swój pomysł w 3-miesięcznym okresie próbnym. Przez te 3 miesiące będziesz prowadził firmę, nie płacąc żadnych poza VAT-em podatków. Jednocześnie przez te 3 miesiące nie będziesz miał żadnych obciążeń biurokratycznych. Zero biurokracji. Wypełniasz tylko na początku jeden prosty druk, a potem żaden urząd nie może od Ciebie wymagać żadnego sprawozdania, żadnego innego papieru. Jeśli po tych 3 miesiącach uznasz, że Twój pomysł ma sens i że Ty się sprawdzasz jako biznesmen, możesz dalej prowadzić działalność gospodarczą na takich zasadach jak wszyscy inni. Jeśli natomiast uznasz, że jednak ten pomysł nie ma sensu, albo że przedsiębiorstwo to nie jest coś dla Ciebie, no to w takim razie możesz zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Szanowni Państwo, wierzymy, że ten projekt pozwoli wielu Polakom zrealizować swoje marzenie i założyć uprawniony własny biznes. Wierzymy też, że dla Polski to okaże się czymś bardzo pozytywnym, ponieważ spowoduje wzrost zatrudnienia, więcej nowych firm to wzrost zatrudnienia i jednocześnie wyższe wpływy z podatków do budżetu. Dlatego mamy nadzieję i apelujemy do innych partii o poparcie tego naszego projektu.